Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu organizowanym przez redakcję ekonomiczną PAP Biznes i przez PAP Mediarum. Spotkaniu zatytułowanym cykl zatytułowany jest Sposób na Kapitał. Rozmawiamy na temat różnych sposobów pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorców, małych i średnich i tych, którzy dopiero zaczynają biznes. Rozmawialiśmy do tej pory o pozyskiwaniu finansowania poprzez giełdy papierów wartościowych, rynek kapitałowy, fundusze Venture Capital. Dzisiaj porozmawiamy o finansowaniu za, za pomocą banków i produktów oferowanych przez banki. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów dla Klienta Biznesowego z Alior Banku. Dzień Witam. dobry. Witam panią bardzo serdecznie. Porozmawiamy właśnie o dostępie do finansowania bankowego i wymogach, które są stawiane przez banki dla... Polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby pozyskać środki na inwestycje, na przejęcia, na rozwój produktów. Ale zacznijmy od bardziej ogólnie, od tego, jak w ogóle ocenia Pani zainteresowanie i zapotrzebowanie przedsiębiorców pozyskiwaniem środków, jaka jest ich skłonność do tego, żeby inwestować? I, I na jakie cele przede wszystkim, jeśli się do Was zgłaszają, to na co potrzebują? przede wszystkim Oczywiście, klienców. oczywiście. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. E, to jest bardzo ciekawy temat, a, a temat, który mi towarzyszy też zawodowo bardzo długo, ale też prywatnie, bo, bo historycznie też prowadziłam działalność gospodarczą. Więc ja może zacznę od tego, że to są trudne i pewne i niepewne czasy, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. One się wyrażają nie tylko w ich opiniach o tym, że czują, że jest bardzo zawiły system podatkowy, że czują, że wzrost wynagrodzeń, który będzie w następnym roku, też w pewien sposób wpłynie na, na to, jakie zyski będą osiągali. I też to będzie dla nich dodatkowe obciążenie, jeżeli chodzi o koszty. E, mamy jeszcze w tle podwyżki cen energii, więc takie mhm. koszty operacyjne także wśród przedsiębiorców wzrastają i to powoduje ich e, e, oczywiście e, niepewność. E, I ta niepewność, ona jest, też się wyraża w liczbach. My widzimy, mhm. że jeżeli chodzi o wartość inwestycji w stosunku do PKB, e, ta, e, ten procent cały czas się obniża. I zaczęliśmy od mniej więcej poziomu 23% w 2018 roku, w 2008 roku. Teraz jesteśmy za 2022 na poziomie 16,8, a jeszcze analitycy prognozują spadek w przeciągu dwóch kolejnych lat, nawet do 16. 4% udziału w wartości inwestycji. No, to powoduje, jakby to nam pokazuje, że tych inwestycji jest mało, powinno być ich więcej, nie tylko dla dobra rozwijania się całego procesu gospodarczego, rozumianego jako przedsiębiorcy, ale też po to, żebyśmy My, jako cała gospodarka polska, też jako konsumenci, mogli na tym zyskać, bo więcej miejsc pracy mhm. e, i co za tym idzie, oczywiście, PKB i gospodarka powinna mhm. dzięki temu e, rosnąć. I to myślę, że jest bardzo, bardzo duże wyzwanie e, przed też sektorem finansowym. Bo to my, jako jeden z tych komponentów zasilających przedsiębiorców w finanse, my powinniśmy mocno też dbać właśnie o rozwój, szczególnie tej części tego obszaru inwestycyjnego właśnie na celu rozwoju gospodarczego. I to robimy oczywiście, to robimy, mhm. ale widzimy, że jest, są pewne obawy ze strony przedsiębiorców i jest jakby pewien dystans tak, tak. do inwestycji. Gdybyśmy tak spojrzeli pod względem wielkości biznesu, to która grupa przedsiębiorców jest? najbardziej w tej chwili skłonna do tego, żeby inwestować czy to są mikroprzedsiębiorstwa czy małe czy średnie firmy? Nie, raczej większe firmy mhm. i to też widzimy, że raczej większe firmy. Widzimy dosyć duży boom na rynku między innymi mieszkaniowym, co zresztą no, też państwo na pewno zauważacie to wokół siebie. My też to zauważamy wśród naszych klientów. Mniejszą skłonność widzimy wśród klientów mikroprzedsiębiorstw. I co jest, co jest ciekawe, bo akurat jak patrzyliśmy na zestawienia BIKU, czyli Biura Informacji Kredytowej, to my jako bank mamy bardzo duży udział we wzroście jakby udzielania kredytów, tak? Czyli my widzimy, że to tempo i dynamika jeżeli chodzi o nasz bank jest dosyć wysoka. Natomiast tej dynamiki nie widać na rynku jakby ogółem, tak? Widzimy dużą skłonność do kredytów płynnościowych, do kredytów obrotowych czyli takich, które zabezpieczają te takie potrzeby codzienne firmy. Natomiast tak jak mówię wcześniej, te obawy co do finansowania inwestycyjnego długoterminowego są bardzo długie, duże, przepraszam. co tak jak wcześniej powiedziałam, no budzi w nas pewne e, pewien niepokój. pokój, mm -hmm. tak? Chcielibyśmy, żeby tak było więcej, chcielibyśmy, żeby było więcej kredytów szczególnie technologicznych i takich związanych z transformacją energetyczną. No właśnie, jeżeli już się zgłaszam do was, przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem finansowania, to na jakie cele, przede wszystkim? Czy to są cele związane z rozwojem nowych produktów, czy na przejęcia? Czy, czy inwestycje po prostu odtworzeniowe, czy, czy rozwojowe? No właśnie, to, w dużej mierze są to inwestycje odtworzeniowe, e, to tak, żeby wyjaśniając, no to od, mm -hmm. odtwarzamy majątek aktywo firmy, tak, po mm -hmm. to, żeby firma mogła dalej prosperować i żeby mogła prowadzić swój biznes. Natomiast mało jest inwestycji takich mm -hmm. nowych w technologię. Zresztą, no my e, patrząc w ogóle na całą Unię Europejską jesteśmy czwarci, z tego co pamiętam, od dołu rankingu, mm -hmm. jeżeli chodzi o kraj, który inwestuje w nowe technologie i tych te inwestycji jest po prostu bardzo mało. Inwestujemy jeszcze też dosyć mało w transformację energetyczną, chociaż ten trend już zaczyna się też pojawiać. Szczególnie widzimy dosyć dużo firm takich profesjonalnie produkujących energię, które chcą dostarczać tą energię na rynek polski i dla przedsiębiorców. Tu widzimy pewną dynamikę, która się pojawia. Natomiast nadal inwestycji brakuje. A jeśli przedsiębiorca już decyduje się, żeby e, postarać się o pozyskanie środków na, tak. na rozwój, to, to co po i, i zdecydowałby się ewentualnie rozważałby inwestycje w bank w, w, za pośrednictwem banków, to jakie są zalety, takie główne zalety e, pozyskania finansowania za pośrednictwem banków? Tak, tu pan redaktor wspomniał wcześniej, że była mowa o, o pozyskaniu kapitału na giełdzie. Mhm. E, e, na pewno tutaj nasi słuchacze, e, widzowie pa, e, zdają sobie z tego sprawę, że są jeszcze inne formy mm -hmm. pozyskania kapitału. I, i, I jak przyszło się chyba przyjmować? Każda firma, która zaczyna swoją działalność gospodarczą, szczególnie mała, no to w, pierwsza, w, w pierwszej kolejności korzysta z własnych środków, następnie idzie do rodziny, pożycza. Mhm. My jesteśmy, jako sektor bankowy, trzeci w tej kolejce, do, do których się zwracają firmy, aczkolwiek no są też jeszcze anioły, aniołowie biznesu, mhm. venture capital, oczywiście można pójść na giełdę. Natomiast wiele z tych form wiąże się z tym, że tracimy. E, Tracimy wpływ na firmę bardzo często, tak? Jako właściciele. Współpraca z bankiem powoduje, że no dostajemy środki na określony cel, po to, żeby tą firmę rozwijać czy, 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 czy na środki obrotowe, natomiast tutaj bank nie ingeruje w działalność samej firmy. Więc myślę, że to jest istotne. Natomiast na co mogą firmy przeznaczyć finansowanie i jakie uzyskać? My, no akurat chyba nawet w naszej strategii, zapisaliśmy, myślę, że dosyć wyraźnie, to, że. W zasadzie sektor bankowy ma produkty bardzo tożsame, tak? To, to są podobne konstrukcje, one się czasem różnią takimi drobnymi parametrami. Natomiast każdy bank próbuje być w czymś najlepszy. Mhm. I my chcemy być najlepszy, jeżeli chodzi o czas, w którym przedsiębiorcy mogą otrzymać decyzję kredytową. Nawet jeżeli miałaby być to decyzja kredytowa negatywna, mhm. to uważamy, że najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy jest prostota i czas. I patrząc na tą prostotę, z racji tego, że Alior Bank też ma bardzo duży udział w finansowaniu takich najmniejszych mikroprzedsiębiorców, bo mamy tu ponad 9% rynku, to po pierwsze postawiliśmy na bardzo prosty, automatyczny, szybki proces kredytowy do 5 milionów złotych, co powoduje, 5 milionów jest taką kwotą, która powoduje, że nie tylko możemy ją przeznaczyć na takie potrzeby płynnościowe. Ale możemy też już za tą kwotę skorzystać z kredytu inwestycyjnego, który jest banalnie, myślę, prosty, bo przedsiębiorcy mogą go uzyskać na 120 miesięcy, czy 10 lat, i mówimy w zasadzie tylko o wyłącznie o fakturze, o fakturze, albo umowie przedstępnej, czyli mówimy o jednym dokumencie, który jest potrzebny do tego, żeby potwierdzić tą inwestycję, a dzięki temu mamy długi okres i dzięki temu mamy też obniżoną Marże. Więc to jest też nasz sposób taki do aktywizacji tych mniejszych, mikro, małych firm, ale myślę, że też nie jedna z nieco większych firm jest w stanie uzyskać takie finansowanie właśnie szybkie na 5 milionów bez tej zbędnej, e, dużej dokumentacji. A jak przygotować się na spotkanie z przedstawicielem banków? Jakie dokumenty? Jakby, czy trzeba przedstawić jakąś, jakiś biznesplan? Mhm. Czy trzeba też mieć jakąś historię swojej działalności? Czy, czy pozyskać kapitał może u Was też startup na przykład? Startup jeszcze, nie. Startup jeszcze nie, chociaż bank finansuje spółki celowe, czyli spółki, które powstają, aby dokonać jakiejś inwestycji takiej celowej, więc to, to jak najbardziej finansujemy, natomiast no takich typowych startupów, o których Państwo pewnie myślą, czy technologicznych, czy nawet mówimy o takich firmach, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, to... Nie pracujemy nad tym, żeby w następnym roku poprzez też odpowiednie gwarancje taki produkt dla naszych klientów oferować. Natomiast na dzień dzisiejszy finansujemy firmy, które mają dwuletnią działalność, działalność taką, która jest płynna, ta, która jakby działa niezmiennie od tych dwóch lat. I finansujemy je zarówno takim prostym finansowaniem, jak i większym, bardziej skomplikowanym i wyspecjalizowanym finansowaniem, w zależności od potrzeb firmy. Więc jak sobie popatrzymy na tych najmniejszych klientów, to w zasadzie to, co klienci powinni mieć ze sobą, przychodząc do banku, to wiedzieć... Jaką kwotę i na co potrzebują, tak? Mhm. tak, żebyśmy mogli dopasować produkt, i w zasadzie mieć ze sobą tylko i wyłącznie dokument finansowy potwierdzający, na przykład PIT z zeszłego roku potwierdzający mhm. przychody firmy. I to już, to już w zasadzie wystarczy nam do tego, żeby udzielić takiego finansowania, nie tylko w oddziale, w placówkach tradycyjnych, ale też między innymi przez telefon, a wkrótce też przez internet. Więc. Mhm. Wystarczą naprawdę, naprawdę najprostsze dokumenty. Bank kojarzony jest zawsze z oceną zdolności kredytowej klienta. W przypadku takich właśnie przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, czy małych, średnich tak. firm, w jaki sposób jest oceniana zdolność kredytowa klienta biznesowego? Na co patrzycie? Czy to jest właśnie, nie wiem, osiąganie zysków, czy, czy, czy jakaś część... Tak, 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 tak. To są, to są zyski dokładnie. Ale nie tylko. Patrzymy też na to, jakie są wahania w firmie. Czy występuje jakaś sezonowość, czy występują jakieś zdarzenia typu zbyt na przykład zwiększone koszty, albo zbyt duża dynamika przychodów. To też na to, to nie jest warunek wykluczający daną firmę, ale jest to na pewno element, na którym się skupiamy. Może nie skupiamy, ale patrzymy na to i weryfikujemy. To jest jedna rzecz. I wspomniał Pan o zdolności kredytowej. No zdolność kredytowa to myślę, że jest taki w ogóle bezpiecznik sektorowy, tak? Mhm. Ona jest podobnie liczona po stronie nas jako klientów indywidualnych i podobnie firmy muszą mieć tą zdolność do obsługi po prostu długu, tak? A oprócz tego, że mają zdolność do obsługi długu, muszą mieć zdolność do tego, żeby pokrywać swoje koszty też bieżące. Więc mniej więcej tak patrzy każdy bank na to. Mhm. Wspominała Pani o tym, że, że sektor nieruchomościowy teraz dużo inwestuje w budowę mieszkań, tak. bo... Mamy kredyt bezpieczny, 2%, tak, i jest tak. duży boom na, 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 tak, na tak, zakup tak. mieszkań. A czy są takie sektory, w które wy jako banki chętnie inwestujecie, albo czy są takie też sektory, w których unikacie, nie chcecie, nie chcecie uczestniczyć w finansowaniu? Um. Może nie unikamy, tylko myślę, że jako bank bardzo mocno stawiamy na branże produkcyjne, usługowe, również budownictwo. To myślę, że. Osoby, które śledzą też nasze prezentacje inwestorskie, to, to są w stanie zauważyć, że jednak to budownictwo u nas dominuje. Mamy transport, logistykę, mhm. chętnie też angażujemy się nie tylko w budownictwo mieszkaniowe, ale też w budownictwo, jeżeli chodzi o magazyny, między innymi taką właśnie tą przestrzeń bardziej handlową, usługową więc to również. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o takie branże typowo, które wykluczalibyśmy, Raczej ich nie mamy i raczej jeżeli wstrzymujemy się z finansowaniem, to bardziej sezonowo patrząc na to, co się koniunkturalnie dzieje, no na pewno jako bank jesteśmy nieco dalej od, od finansowania rolnictwa, ale rolnictwo rozumianego jako takie indywidualna, indywidualna działalność, a nie gospodarstwa rolne. Czy takie Firmy, tak? Trochę większe, przetwórcze na przykład. Wspominaliśmy o inwestowaniu w transformację energetyczną tak. i dążenie do zeroemisyjności. Czy mogłaby Pani rozwinąć ten temat, jeśli chodzi o, o to, jak Alior Bank podchodzi do finansowania tego typu projektów związanych z tak zwaną zieloną transformacją? Tak, tak. To jest, to jest temat, który jest mi bardzo bliski i który realizujemy zresztą w banku w ramach strategii na, na najbliższy i ten rok, i kolejny. I teraz. Dużo się mówi w ogóle o zrównoważonym finansowaniu, prawda? I to jest bardzo, bardzo szeroki temat, bo to nie jest tylko transformacja energetyczna, to nie jest tylko wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, ale tu chcę Państwu też powiedzieć, że to jest również inwestowanie w transformację taką społeczną, środowiskową, gospodarkę odpadami, lepsze wykorzystanie surowców, lepsze wykorzystanie w ogóle linii produkcyjnych, tak? To jest jakby szereg różnych inwestycji. Które mają powodować, że będzie lepiej dla środowiska, ale lepiej dla, też dla społeczności lokalnej, czy dla społeczności, która pracuje w danym zakładzie pracy czy w firmie yy, i będzie też yy, yy, oczywiście zgodnie z, z różnym ładem korporacyjnym, z przepisami i tak dalej. Więc to jest naprawdę szereg różnych produktów. My staramy się. W banku korzystać z wsparcia gwarancji w ogóle instrumentów zewnętrznych, które możemy dostarczać naszym klientom. Czyli mówimy tutaj o współpracy między innymi z bankiem gospodarstwa krajowego, który przygotowuje produkty, które mają wspierać zieloną transformację, w ogóle zrównoważony rozwój, bo to nie jest tylko ta zielona transformacja. Jesteśmy w trakcie rozmów też z innymi partnerami po to, żeby dostarczyć takie produkty, które wesprą naszych klientów. Albo właśnie gwarancją, która powoduje, że jest lepszy dostęp do finansowania, wyższego finansowania i tańszego finansowania, albo w formie na przykład instrumentów zwrotnych, gdzie mamy dotacje. Mamy już w tym bardzo myślę dobre doświadczenia, współpracujemy między innymi z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym przy, przy udzielaniu kredytów termomodernizacyjnych i pożyczek mhm. nawet na 0%. Mhm. Banki to nie tylko kredyty, to są też inne produkty, jak leasing czy tak, factoring. Tak. Moglibyśmy chwilę o tym porozmawiać, jaka tu jest oferta sektora bankowego i Allior banku, jeśli chodzi o te inne, inne produkty przeznaczone dla biznesu. Tak, tu rozmawialiśmy o kredytach. Chwilę rozmawialiśmy też o startupach, natomiast Allure Bank ma w ramach grupy spółkę leasingową, Alior Leasing. W spółce leasingowej klienci mogą uzyskać finansowanie już od pierwszego dnia działalności gospodarczej, więc tam zachęcamy mm -hmm. naszych. E, m, m, osoby, które rozpoczynają e, działalność gospodarczą do tego, żeby skorzystać z, z tej oferty. E, Alior Leasing też, mówiliśmy o zrównoważonym finansowaniu, więc ono oprócz takich, jakby klasycznie nam się leasing kojarzy z leasingiem samochodu, szczególnie osobowego, prawda? A, a to jest bardzo szeroka oferta zarówno i samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn, urządzeń. Ale również leasing wspiera transformację energetyczną i wspiera farmy fotowoltaiczne. Więc dzisiaj już przedsiębiorcy mogą również leasingować panele fotowoltaiczne, zarówno te na dachu, jak na gruncie. Jeśli chodzi o faktoring? Jeżeli chodzi o faktoring, z factoringiem jest tak, że widzimy niskie zainteresowanie factoringiem, szczególnie wśród klientów mniejszych. Jest to produkt raczej dla klientów większych, tych klientów, którzy mają kontrahentów, mają stałych odbiorców, pracują w relacji B2B, czyli no, z innymi firmami, a nie bezpośrednio z. Takim klientem indywidualnym, i tu faktycznie widzimy bardzo duże zainteresowanie leasingiem i ono coraz bardziej wzrasta. Wzrasta ze względu na to, że widzimy, no, są pewne opóźnienia w relacjach jakby płatnościowych, to, to, to rynek też to zauważa. Dwa, no, to jest tańsze na pewno finansowanie niż finansowanie kredytem, tak? Mhm. Więc tutaj widzimy dosyć duże zainteresowanie. Natomiast przy klientach mikro, klienci mikro wolą Uzyskać kwotę daną na konto i móc nią swobodnie dysponować, bez jakby wpływu na to, czy jest ta faktura, czy jej nie ma. Mm -hmm. Tak na koniec, trochę wybiegając w przyszłość, e, Pani zdaniem, jak, w jakim stronę będzie zmierzać tu finansowanie e, za pośrednictwem banków, tych mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich firm, jakie, jakie produkty będą zdobywać, czy powinny zdobywać w najbliższych latach popularność, większą popularność, które, a które może będą gdzieś tam może znikać. Jakby w którą stronę. Pani zdaniem, ten rynek będzie zmierzał, jeśli chodzi o finansowanie rozwoju przedsiębiorstw? Ja, ja myślę, że dalej banki mogą mieć pewną trudność z utrzymaniem takiego, takiej dynamiki rozwoju technologicznego w kontekście usług dodanych. Mhm. Czyli mówimy tutaj o wszelkich takich startupach finansowych, które naprawdę dostarczają świetnych usług i które my jako banki no, na pewno powinniśmy się tego uczyć, a szczególnie tej takiej właśnie ich dynamiki mm -hmm. e, wprowadzania nowych ofert. Natomiast uważam, że nadal banki zostaną tą instytucją taką bezpieczną, taką instytucją, której jakby warto zaufać, e, e, gdzie, i, gdzie firmy mogą się faktycznie udać po finansowanie i najczęściej je e, uzyskać. Więc uważam, że e, przyszłość jest taka, że klienci nie będą do końca wiedzieli, jakiego typu finansowania chcą uzyskać. I myślę, że przyszłość jest z tym, że banki powinny e, oceniać klientów przez pryzmat współpracy z nimi, przez pryzmat obrotów i zapotrzebowania, które powinny odpowiednimi algorytmami y, wyliczać, tak, tak bym sobie życzyła to i następnie podstawiać takie finansowanie firmom mówiąc drogi kliencie jeżeli chcesz zorganizować znaczy, przepraszam chcesz e, potrzebujesz środków nie wiem, na zakup e, dodatkowych surowców to tutaj masz kwotę X ale jakby chciał, jakbyś chciał zainwestować między innymi w transformację energetyczną swojego zakładu to tu masz na przykład kolejne kilka milionów i moim zdaniem tak powinna wyglądać bankowość w przyszłości żebyśmy to my e, byli tą instytucją która wychodzi do klienta po to, żeby też stymulować jego rozwój. Czyli klient, który przychodzi do Was, wie, że potrzebuje pieniędzy i wie na co, ale Wy, im doradzi, wy mu doradzicie, jaka forma finansowania byłaby dla Niego najkorzystniejsza? Bardzo często tak jest, szczególnie w tych mniej, wśród tych mniejszych klientów, też im staram wpływać na ich decyzje. Oczywiście tak jest, tak mamy proces ustalony, myślę, że bardzo pro że w. Bardzo prostych procesach, o których wcześniej wspominam, do 5 milionów zaangażowania. Proces kredytowy ustaliśmy w taki sposób, że klient dostaje kwotę do dyspozycji, na przykład milion złotych albo na przykład 5 milionów. I to od klienta zależy, w jakiej konstrukcji, w jakiej strukturze ten kredyt weźmie. Może być to kredyt w rachunku bieżącym, może być to właśnie kredyt inwestycyjny, może być to karta kredytowa, może być to faktoring. Zrobiliśmy tak specjalnie, dlatego że często klienci dopiero w trakcie realizacji inwestycji albo w trakcie realizacji w ogóle jakichś przedsięwzięć gospodarczych dopiero są w stanie mocno jakby zdiagnozować co dokładnie jest im potrzebne. Mhm. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio, pani dziękuję Ewa, również. pani Ewa Małecka, dyrektor departamentu produktów dla klienta biznesowego Alior Banku. To było kolejne spotkanie Pub Biznes z cyklu Sposób na Kapitał. Kolejny odcinek i kolejne nasze spotkanie za tydzień w środę. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa.